Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na naszym cotygodniowym, środowym live'ie Beata Młynarczak, słodki dekor i temat dzisiejszy to temat o sodzie, o sodzie oczyszczonej, którą używamy do pieczenia. Soda, sekret doskonałego ciasta piernikowego i nie bez znaczenia na końcu jest znak zapytania, bo dzisiaj sobie o tym Porozmawiamy. Po, pogadamy sobie przede wszystkim o tym, jak soda wpływa na nasze ciasto piernikowe i co powoduje w tym cieście, a także o tym, jak możemy sodą regulować sobie to, czy pierniczki będą pulchne, czy będą zwarte, czy będą twarde, i czy ta soda właśnie w tym cieście piernikowym e, musi być? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja Was witam e, witam Was serdecznie. Dzisiaj pierwsza była Ela, Ela, która, e, która już któryś raz jest pierwsza, więc Elu, witam cię, bo Ty zawsze jesteś kilka minut przed i cierpliwie, e, i cierpliwie czekasz. Witajcie, witajcie, witajcie kochani. Już was jest tutaj dużo. E, mamy Ele, mamy Ewę, Anię, Betty, Jadzie, e, Facebook user. E, czy będzie nagrane? Będzie nagrane oczywiście. Jest kolejna Ewa, Beatka, Małgosia, Kasia, Teresa, Małgosia, Wioletka, Marta, Krysia, Anusia, e, Alicja e, i już leci, leci dalej. Ania, witam, witam Was kochani e, bardzo. No, jak wiadomo, nie od dzisiaj do ciasta piernikowego, do spulchniania tego ciasta, do tego, żeby to ciasto nam podrosło, używamy sody. Ale to jest, soda to też jest taki temat, który bardzo często i na grupach, i w jakichś różnych rozmowach się pojawia. Używać, nie używać, po co ona, do czego? Ja nie lubię, ja dodaję. Ja potem mam taki posmak jakiś, no są różne różne wrażenia i odczucia z tego jak używamy sody. Pierwsze pytanie, które chciałam do was skierować, to właśnie jak jest u was? Lubicie sodę, nie lubicie, używacie, nie używacie czy macie jakieś przeciwwskazania swoje co do sody? I oczywiście nie mówię tu o proszku do pieczenia, o, o amoniaku, o innych spulchniaczach. Dziś typowo będziemy sobie rozmawiać o sodzie. Kochani, więc jestem ciekawa, napiszcie mi, czy używacie czy nie używacie, czy lubicie czy nie lubicie używać sodę, aczkolwiek do pierników jest ona wymagana. Ale chciałabym poznać po prostu wasze zdanie, bo tak jest praktycznie ze wszystkim, ile osób, tyle może być różnych zdań na ten temat. Ja bardzo często też ja dostaję zapytanie, ale bardzo często też widzę zapytania pod postami e, e, i nawet na różnych grupach e, e, dajcie mi przepis na super miękkie ciasto. Chciałabym upiec e, pulchniutkie pierniczki, a piekę takie normalne. Dajcie mi przepis, czy znajdźcie, czy możecie mi dać e, Albo coś takiego, chciałabym mieć równe pierniczki, a moje bardzo wyrastają. Czy możecie mi powiedzieć, co trzeba zrobić? Jest mnóstwo takich pytań, które bardzo często wracają. I dzisiaj również będzie o tym. Dobra, patrzę już, co piszecie. Ojejku, ile jest już komentarzy? Po, bo momencik, muszę. Używam, lubię, ale ostrożnie. Ewunia pisze, dobrze. E, Angie, ja nie używam, tylko proszek, dobrze. Kasia pisze, używam. E, Krysia pisze, używam. E, Justyna, używam i w ogóle mi to nie przeszkadza, dobrze. Marta pisze, ja sobie używam, ale mniej niż w przepisie. Dobrze. Nie używam za często, nie mam nic przeciwko. Małgosia pisze. Wioletka pisze, używam. Ewa, ja dodaję niewiele. Bożenka pisze, cześć. Ja używam tylko trochę, dodaję do pierników. Eee, w ciastkach nie lubię, ale w pierniczkach mi nie przeszkadza. Eee, Małgosia pisze, do większych pierników. Na domek z piernika trzeba mniej dodać chyba. Dobrze. I lecimy dalej. Marta pisze: Ja lubię, z przepisu batki używam dzięki, ale nie wiem czemu czasem w naszym karmelu, jak mieszam, to się pieni, a czasem nie. Pienienie sody zależy od ciepłoty, ciepłoty tego karmelu. Agnieszka używa, Małgosia używam, jeśli to potrzebne, Ania do, do pierniczków używa, Betty używa właśnie do pierniczków. Kasia pisze: Używam. Wioletka pisze: Soda dla mnie jest ok, dopóki jej nie wyczuwam w cieście. Super. Iwonka używa. dodaje do pierników, ale także do innych ciast, ale u, uważam z, z jej dodawaniem, żeby nie przesadzić. Dobrze. Aneta używa. Stanisława używa, Ania do domków piernikowych nie dodaje, Monika nie używam, Ela stosuje sodę, Anusia używa, nie przeszkadza jej, to Beatka używa zazwyczaj połowę porcji niż w przepisie. Dobrze Violetka pisze. Ja dodaję do Twojego przepisu jakąś jedną czwartą do pół łyżeczki, ciasto super równiutkie, ale po upieczeniu nie są takie super chrupiące, tylko takie dziwne w środku, nie jest takie chrupiące. Piekę 13 13 minut. Dobrze, nie wyobrażam sobie piernika bez sody, Basia pisze. Ania pisze, ja robię ciasto z przepisu Batki, używałam, ale przestałam, bo się równiej wypiekają i nie mam stresu, rozumiem. Gabrysia używa, Wandzia dodaje, ale nie zawsze i Halinka używa. Uch, udało mi się przejść do końca komentarzy, także, także super, cieszę się. Dzięki kochani, dzięki za wasze odpowiedzi. Super, więc mam nadzieję, że po tym live'ie co nieco wam się wyjaśni kiedy używać, jak używać i ile używać. Może zaczniemy od tego od tego witajcie, witajcie, bo widzę, że cały czas ktoś dołącza. Zaczniemy od tego w ogóle soda. No co to jest soda, prawda? Jest to kwaśny węglan sodu. Inaczej możemy go znaleźć pod inną nazwą wodorowęglan sodu. I wiecie co z takiego jakby to powiedzieć, z takiego chemicznego punktu widzenia jest to Sól słabego kwasu, tego kwasu węglowego, który może zostać tak, jakby zastąpiony, wyparty przez mocniejszy kwas, czyli coś, co ma w sobie kwas. I zaraz, i zaraz powiem o co chodzi. I efektem tego, jak ten słabszy, ten mocniejszy kwas wypiera, właśnie ten, ten słabszy, jest to spulchnienie ciasta. I teraz. O co, o co chodzi z tym kwasem? E, używając sody do ciasta, konieczne jest to, aby w tym cieście znalazł się jakiś kwaśny składnik takimi kwaśnymi składnikami co może być na pewno jak pieczecie jak gotujecie jak przygotowujecie różnego rodzaju przyprawy przepraszam potrawy to spotkaliście się z takimi przepisami w których właśnie jest soda i na pewno w każdym z takich może nie w każdym, bo, bo czasami zdarzają się przepisy, że nie ma w tym przepisie składu, w tym składzie, w przepisie kwasu, produktu, który jest kwasowy, więc takie, takie w ogóle przepisy trzeba pomijać. Ale coś, co musi być tym kwasem, który spowoduje to właśnie działanie tej sody. Kefir, jogurt, śmietana, maślanka, ocet, jakiś sok z cytrusów, na przykład z cytryny, miód, Ciemny cukier, melasa i jabłka. No, tych produktów jest naprawdę, naprawdę, niektóre przyprawy, tych produktów jest bardzo dużo. I warunkiem tego, żeby soda miała swoje działanie w cieście, żeby ten żeby ten kwas się rozłożył, zamienił, musi być właśnie ten mocniejszy kwas. I wtedy dzieje się magia, czyli podczas pieczenia ten gaz w ogóle kwas węglowy, on jest bardzo nietrwały i on bardzo szybko się uwalnia. Szybko się rozpada po prostu i to następuje w momencie kiedy on się połączy z tym kwasem. Czyli jak my w cieście piernikowym mamy miód Czasami mamy cukier ciemny, prawda? Ale dla nas tym składnikiem kwaśnym w cieście piernikowym jest podstawowy przede wszystkim jest miód. Więc w momencie, kiedy soda się połączy z miodem, to już następuje ten proces, bo soda jest to spulchniacz, który działa od razu po zmieszaniu z kwasem. I zaczyna się jego proces pracy. Proszek do pieczenia e, zaczyna działać trochę później. On z reguły zaczyna działać w takiej temperaturze e, bodajże 50-60 stopni, więc potrzebuje temperatury do tego, żeby zaczął się ten proces. E, e, Rozkładu, prawda? A soda zaczyna się ten proces od razu, i wystarczy, że się, że się połączy. I na przykład, ja bardzo uwielbiam, jeśli chodzi o moje ciasto, to bezpłatne, ten, ten darmowy przepis. Ja uwielbiam z tego przepisu piec od razu pierniczki po przygotowaniu ciasta. I ja mam różne przepisy, i też w swoim życiu korzystałam z bardzo wielu, bardzo różnych przepisów. I ten przepis, ja nawet tam w tym przepisie jest podane, że można używać, bo po prostu można z nim pracować od razu. Ono potrzebuje tylko trochę ostygnąć. Jak damy ciepły karmel, no to potrzebuje troszkę ostygnąć, bo ono jest takie, nie zawsze jest mocno lepkie, to też zależy od, od składników, od ilości tych składników, bo czasami gdzieś tam nam coś przeleci. Ale uwielbiam z tym ciastem pracować od razu po przygotowaniu, bo tak jak mówię, soda działa od razu, można przechowywać i w ogóle tamten proces zaczyna się od razu, ten gaz zaczyna się uwalniać w momencie, kiedy wymieszamy to ciasto. I najpiękniejsze, najrówniejsze pierniczki właśnie wychodzą z tego ciasta, jak to ciasto wypiekam z tego ciasta od razu po przygotowaniu. Czyli wiecie, przygotuję, Zostawię na jakąś godzinkę, żeby odpoczęło, żeby się delikatnie ostudziło. Ja bardzo często sobie rozkładam na dwie, trzy porcje i po prostu kładę na blacie: ono szybciej wtedy, szybciej wtedy stygnie. One są piękne i, i równiutkie, bo jeżeli zostawię to ciasto na długo w lodówce i jest na przykład kilka dni, bo też tak mi się zdarza czasami, że robię kilka porcji i przez pewien czas je wypieka, no to już, już jest różnie. Już nie zawsze jest tak, ide jest, jest równe, ale nie jest tak idealnie równe, dlatego że ten gaz. Już ten, ten kwas, już po prostu ta reakcja taka pierwsza już zaszła, prawda? I, i to, też, to też ma na to wpływ. Z tymi ciastami jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo różnie, ale jeśli chodzi o to, co jeszcze, co ta soda nam robi w naszym cieście, Dokładnie zaraz do tego przejdę, ale chciałam tylko jeszcze powiedzieć, bo są osoby, które używają proszek do pieczenia i tutaj, i tutaj. Tak, wodorowęglan nie jest kwasem, jest solą słabego kwasu, dokładnie. Kwas potrzebujemy, żeby zaszedł ten proces, czyli musi być jakiś produkt kwaśny w składzie produktu, który przygotowujemy, bo. Wiecie, to się nie odnosi tylko do ciasta piernikowego, prawda? Pankejki na przykład. No ja robię je często, więc one mi od razu przychodzą, przychodzą na myśl. Wszystkie produkty, które pieczemy z, z sodą i używamy sody, do tego potrzebujemy kwasu, żeby ta reakcja zaszła, bo no inaczej po prostu nam nie wyrośnie, inaczej po prostu nie ruszy, nie? Tak, jest to sól kwasu węglowego, dokładnie. Sól kwasu węglowego. Ja chyba za dużo chcę powiedzieć naraz i po prostu tak to dokładnie wychodzi. I teraz kochani, bo dużo osób używa proszku do pieczenia. Oczywiście proszek do pieczenia w składzie swoim zawiera, zawiera sodę i jak najbardziej można go używać. Trzeba tylko pamiętać, że zamieniając sodę na proszek do pieczenia, nie możemy go dać tyle samo, ile. Proszku do sody, tak. Jak chcemy zamienić sodę na proszek do pieczenia, to tego proszku do pieczenia musimy dać dużo więcej. Jak chcemy zamienić proszek do pieczenia na sodę, to musimy go dać znacznie mniej. Dlatego, że proszek z reguły proszek do pieczenia to jest soda. Jest, jest to jakaś mąka ziemniaczana, z reguły, w swoim, w swoim składzie ma i winiam potasu. I tamtej sody jest zdecydowanie mniej, i jak chcemy sobie zamienić, musimy. Ważne jest, aby po prostu odnaleźć sobie proporcje, nawet wpisać w Google i zamienić sodę na proszek albo proszek na sodę, żeby żeby po prostu powiem wam to z własnego doświadczenia kiedyś jako młoda jako młoda żona młoda ma, mamą jeszcze nie byłam jako młoda żona my w domu z babcią nigdy nie używaliśmy sody no bo wiecie soda była u nas do no, na żołądek prawda jak tam się coś zadziało z żołądkiem no to babcia miała sodę Schowaną w apteczce dosłownie. Więc ja nie, nie znałam się na tej sodzie, nie wiedziałam. Myśmy w ogóle na początku piekły same drożdżowe, jeszcze jak byłam dzieckiem, same drożdżowe ciasta. Później ten proszek się pojawił, no i później już wypiekałam. Więc ciągle był proszek do pieczenia, proszek do pieczenia, proszek do pieczenia. No i będąc młodą mamą, żoną, przepraszam, żoną, no, jakieś ciasto, piekłam jakieś ciasto. Nie miałam proszku do pieczenia, ale była soda. No więc patrzę w przepis, no tyle i tyle proszku, dwie łyżeczki chyba tam były tego proszku czy trzy. Już nie pamiętam, bo to wiecie wieki temu. I nie miałam, więc zamieniłam na sodę. Dałam tyle samo sody. No, ciasto wyrosło, nie, i w ogóle. Ale po prostu smak był, smak był, no straszny był ten smak, takie, wiecie, mydło, jakieś, jakaś taka gorycz. No, taki posmak był okropny. No i wtedy dopiero zaczęłam, wiecie, wtedy jeszcze nie było, nie było komputerów. Znaczy, może gdzieś tam były, prawda? Ale nie, nie było u mnie. I zaczęło się szukanie jakichś informacji po encyklopediach, po, po bibliotekach, co to ta soda, ile tej sody i w ogóle. Powiem szczerze, że tak dobrze wtedy nie znalazłam takich informacji. Możliwe, że ja po prostu nie umiałam kiedyś szukać takich informacji, prawda? Jak, jak to znaleźć ale już wiem, że od tamtej pory wiedziałam, że nie mogę dać tyle samo, ale ile dokładnie to też nie wiedziałam dopiero. Nastąpiło to bardzo, bardzo... Bardzo długo, długo po. Dopiero jak tak, w sumie, szczerze mówiąc, to jak zaczęłam, jak zajęłam się tortowaniem, to dopiero wtedy zaczęłam się zagłębiać w te wszystkie składniki, prawda? Żeby się dowiedzieć, co, jak, ile czego i gdzie, i gdzie dodać. Dobra, przejdźmy sobie teraz. Tutaj też ktoś widzę, miał też. Przypadki, bo to, to, to ciasto uciekło, Ewunia pisze. Kiedyś piekłam babkę i nie miałam proszku do pieczenia, a miałam sodę i dałam jej tyle, ile w przepisie było proszku do pieczenia. Babka była słona i nie do zjedzenia. No właśnie, to trzeba uważać. Ja wiecie, co chyba gdzieś sobie tutaj nawet zapisałam. Już patrzę. Jedna łyżeczka sody to są, czte, to są cztery łyżeczki proszku do pieczenia. Ale naprawdę w internecie teraz znajdziecie dokładne. Nie, nie chciałabym Wam tutaj robić jakiegoś bałaganu. Jeżeli będziecie potrzebować zamienić sobie sodę na proszek, czy proszek na sodę i mieć takie naprawdę dobre proporcje, to najlepiej, najlepiej sobie poszukacie. Ja już teraz nie piekę ciast. Więc też nie mogę na ten temat za wiele powiedzieć. Powiem Wam, że dwa lata, w grudniu teraz będzie dwa lata, jak już nie robię tortów, nie piekę w ogóle nic, jedynie pierniczki. I powiem Wam, że naprawdę pozapominałam bardzo dużo rzeczy. Kiedyś takie podstawowe ciasta robiłam z przepisu, a w tej chwili ktoś mnie pyta, ja nie potrafię podać, nie potrafię go podać z pamięci. No nie potrafię po prostu. Przestałam używać tej pamięci, właśnie gdzie to wszystko było w głowie. I przestało to zupełnie, zupełnie działać. Dobrze. Już czekajcie, bo tu coś naklikałam. Coś tu naklikałam. O, Joanna napisze zgadzam się od razu najlepsze wychodzą z tego przepisu. Tak, tak. I, I ja właśnie też, ja w ogóle na początku, jak zaczęłam z tym ciastem pracować, to ja go nigdy. Ja zawsze robiłam od razu. Zawsze nigdy nie zostawiałam później, wiadomo, im więcej klientów, im więcej zamówień, no to trzeba było, no to trzeba było chłodzić sobie to ciasto robić wcześniej, bo nie dało rady ogarnąć tego wszystkiego, tego wszystkiego naraz, nie? Głowa to śmietnik. No dokładnie, Wuniu, dokładnie. Słuchajcie, no i przechodząc tak po kolei, co nam robi soda w cieście piernikowym? Bo oczywiście o cieście piernikowym to też, to też odnosić się będzie troszeczkę do innych, ale my rozmawiamy głównie o cieście piernikowym. Więc przede wszystkim, co nam robi? Podnosi nam ciasto, czyli powoduje, że to ciasto nam rośnie, że to ciasto staje się bardziej puszyste, bardziej miękkie i ma taką idealną konsystencję, prawda? Na przykładzie mojego ciasta może będę mówić, bo, bo większość z Was to, to, tego, tego ciasta używa, ale to oczywiście tyczy się każdego ciasta. W tym cieście w przepisie jest łyżeczka sody na kilo 30. Mąki. I jeżeli damy tak, jak jest w przepisie, to te pierniczki są dosyć wysokie, fajnie rosną i są fajne dosyć szybko. Mije. One oczywiście po wypieczeniu są twardsze, ale one bardzo szybko miękną, dlatego że mają większą ilość sody, która spowoduje to właśnie, że one, że one fajnie nam wyrosną. Więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, którą nam, którą nam daje soda, to jest miękkość. Im więcej sody, oczywiście w odpowiednich proporcjach. To nie znaczy się, że mamy dać, wiecie, pół kilo sody nie? Na, na, na ciasto, tylko w tych odpowiednich proporcjach powoduje tą miękkość i wilgotność. W środku ciasta i powoduje, że to ciasto ono jest świeże na dłużej. Dlatego, dlaczego ten piernik możemy sobie wypiec długo, dużo, dużo, dużo wcześniej? Bo właśnie. Ta soda też to powoduje i tak dla przykładu, jak pieczemy ciastka z sodą, to one mogą bardzo długo leżeć i im dłużej leżą, tym są jeszcze nawet miększe. Jeżeli upieczemy ciastka bez sody, ja takie ciastka bardzo często piekę, a często się też je piecze na różnego rodzaju właśnie jakieś domki, niedomki, na jakieś konstrukcje, to ciasto jest... Suche w środku. Nie wiem, czy przełamywaliście. Ja nieraz przełamuję, bo gdzieś mi tam zawsze się coś połamie. Ono jest bardziej suche. Ono w zasadzie nie jest twarde, tak, tak twarde, twarde, tylko ono po prostu jest bardziej suche. Nie ma tej wilgotności, yy, wilgotności w sobie. No i po czasie ono, yy, ono jest dobre do dekoracji, dlatego że ono. Nie naciąga tak wilgoci z powietrza, bo, bo te pory jego są bardzo małe, bardzo zamknięte i ono zdecydowanie szybciej wysycha. Na przykład, jak zostawimy takie ciastka, nie zapakujemy ich, to one nie naciągają wilgoci, tylko one im dłużej leżą, tym robią się bardziej, bardziej suche. Nawet można by powiedzieć, troszeczkę jeszcze się kurczą. Więc to jest kolejna, kolejna rzecz. No oczywiście neutralizuje nam kwas, czyli to co mówiłam, mamy tutaj miód przyprawy w cieście piernikowym i powoduje taką równowagę smakową w naszym cieście piernikowym. Kolejna rzecz to ułatwia trawienie. Jak wiemy, soda jest dobrym środkiem na, na, na trawienie, na różnego rodzaju perypetie żołądkowe. Zresztą to chyba każdy, każdy z nas z domu, prawda? Kiedyś. Miałam wujka, znaczy mam wujka w dalszym ciągu yy, i zawsze była soda, woda, troszeczkę octu to zabuzowało yy, i on to wypijał. Jak byłam mała jeszcze, to nie wiedziałam po co. Myślałam, że to jest jakaś orężatka, wiecie, taka fajna, coś takiego fajnego, miłego, nie? I nawet kiedyś spróbowałam fajne po języku, w, w, w smak. Później go polubiłam, bo też później korzystałam z tej sody, jak już byłam starsza, ale na początku taki był, taki był właśnie lekko słonawy, taki dziwny był ten smak. Ja sobie wyobrażałam, że jak to tak fajnie buzuje, pianka się robi, idzie do góry, to po prostu jest taka, wiecie, pyszna orężatka. No, zdziwiłam się trochę, ale. Mieszkałam do 21 roku życia z babcią u babci i do tamtej pory ten wujek z tej wody z sodą, z octem korzystał. Więc jak wiadomo, ona pomaga nam na, na pomagała mu w takim można powiedzieć trawieniu, leczyła co nieco I, i tutaj właśnie to jest taki dodatkowy plus, bo miód jest ciężkostrawny dosyć. Jak przejemy się tym ciastem, bo też tak może być, prawda? Przyprawy jest dużo przypraw, w zależności od tego, kto jak lubi używać, to soda powoduje, um, ułatwia, może nie powoduje, tylko ułatwia nam to trawienie. Oj, dzięki, dzięki, kochani. To kiedyś w farmacji nazywało się wysycenie i stosowane było na zgagę. O, właśnie, na, na zgagę to ja, to ja. I drugi wujek, bo on miał wiecznie zgagę, młodszy, on miał wiecznie zgagę, ale on nie, nie lubił pić. On, nie wiem w jaki sposób on to spożywał, bo my nigdy tego nie widzieliśmy, ale, ale nie mam, nigdy nie docierałam, nie wiem, nie, do, nie dociekałam do tego, nie? Soda jest dobra przy boleściach żołądka, w domu też się piło sodę. Mój brat latami pił sodę na żołądek. No widzicie, zobaczcie ile, ile osób, nie? Ona w ogóle tak abstrahując od tego, to powiem Wam, ja kiedyś się opiekowałam starszą panią przez 3,5 roku. I zrobiła jej się dziura w nodze. To jest coś, co może się, wam, co może się wam, no, wam przydać. Miała taką dosyć sporą dziurę w łydce i tam psuło jej się cały czas. I było czyszczone, i cudawianki były robione, i opatrunki w ogóle, i cały czas jej się to psuło. I przyjechali do niej kiedyś z rodziny. Miała w rodzinie dwóch lekarzy, małżeństwo dwóch lekarzy, i oni przyjechali. Oni już byli emerytami. I pamiętam to dokładnie, bo akurat ja wtedy byłam. To, co zrobili, to kazali mi nalać wody do wiadra, wsypać tam dosyć sporą ilość sody, włożyć jej tą nogę i moczyć. I my to. Ileś razy było to powtarzane, już nie pamiętam. Słuchajcie, z dziury, która była taka głęboka, taka, że wiecie, kawałek palca wchodziło. Po prostu nawet nie zostało śladu, więc no cudownie oczyściła ranę i, i spowodowała no i ziarninowanie, i, i, i w ogóle, więc no soda jest naprawdę cudownym, cudownym lekarstwem. Ewunia pisze: Nigdy sody nie piłam. O proszę, to może, to może ten pierwszy raz. Ja piłam, już później jako panienka to, to piłam. Czasami były takie sytuacje, że trzeba było. O tak, Batko, do dzisiaj robi się opatrunki z bikarbonatu. No, 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 właśnie. My wtedy Boże walczyliśmy z tą jej raną naprawdę. Ojejku, bo tak e, ona miała e, trzy opiekunki. Ja byłam przez 8 godzin jedna była na noc i druga, bo więc tam, tam ona była dopieszczona z każdej strony i w ogóle, ale no to nic nie pomagało po prostu nic nie pomagało, nie? Na zgagę nie należy do sody dodawać nic kwaśnego. Soda ma zobojętnieć kwas w żołądku, a nie w szklance. No widzicie, to jest właśnie ta niewiedza. Mój wujek podejrzewam o tym nie wiedział, bo się buzowało, więc musiał być kwas. On ocet, on dolewał troszeczkę octu. To, to pamiętam jak nic. No może ten młodszy, ten młodszy może pił bez tego, bo właśnie nie wiem w jaki sposób pił ten młodszy, ale nigdy nie widziałam, żeby tam się u niego coś buzowało. A u tego, u tego starszego wujka zawsze, bo ile razy wyleciało ze szklanki i po, pooblewał w ogóle, i, i w ogóle, nie? No. Dobra, lecimy dalej. Słuchani, kolejna rzecz, i też bardzo ważna, jeśli chodzi o nasze pierniczki, to nadaje kolor i strukturę czyli chrupiące na zewnątrz, a miękkie w środku i piękny kolor. I teraz czy zauważyliście coś takiego u siebie? Znaczy, to, to, to też się tyczy osób, które pieką ciasto z sodą i bez sody, bo wtedy można to zauważyć. Bo ja to bardzo zauważam i to jest naprawdę znaczne. Każde ciasto piernikowe, które przygotuję z sodą, nawet niewielką ilością, to naprawdę ono jest o wiele bardziej chrupiące. Te brzegi po wypieczeniu są. Są naprawdę no, rewelacyjne I po, i po wypieczeniu, i po wystygnięciu. I ta, tak, jakby ta skórka z zewnątrz jest taka, taka właśnie chrupiąca, a w środku są miękkie. Jeżeli robię całkowicie ciasto bez sody, bo potrzebuję prostego ciasta, to przede wszystkim to ciasto po wypieczeniu jest matowe. Nie, nie ma takiego ładnego brązowego połysku, takiego, takiego błyszczenia, tylko jest takie całkowicie matowe. I, no I ta struktura, no to wiemy jaka struktura. Struktura jest po prostu, po prostu twarda, prawda? To, to ciastko jest zdecydowanie twardsze. Bo trzeba łyżeczkę sody zapijać powoli wodą. A no to właśnie, może ten młodszy był bardziej wyedukowany. Ewunia pisze pod tym kątem, nie obserwowałam, ale zawsze daję trochę sody. A no to tak, to tak, jak zawsze dajesz troszkę sody, to nie, 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 wierz, nie widziałaś po prostu, jakie to ciasto jest bez. Ja rob, mam kilka przepisów, na których pracuję. I zauważyłam to na każdych, na każdych, Znaczy już widziałam to kiedyś, tylko kiedyś, kiedyś, jeszcze na samym początku. E, nie wiedziałam o co chodzić. Zawsze jak, jak piekłam bez sody, e, to myślę sobie, kurczę, no co się dzieje, że ono jest takie, wiecie, matowe, prawda? Takie. Jakby tu powiedzieć, jakie to słowo użyć, żeby, żeby wam zobrazować. E, nie mam akurat piernika bez sody, bo poszedł na domki. Jak wyciągnę, ale mam wyciągnięte z sodą, wypieczone. One nawet widać na końcach. Przed chwilą się piekły, bo jeszcze są na końcach widać, one są zawsze tutaj właśnie fajne. Są przede wszystkim fajne, chrupiące i może nie ma takiego błyszczenia, ale widać ten brązowy kolor jest taki naprawdę fajny. A jeżeli robię bez sody, to ja to widzę. Ono jest tak całkowicie matowe. Takie jest troszeczkę, troszeczkę inne. I Wiecie, to na pewno nie są jakieś bardzo duże różnice, ale jednak są. Też zależy, zależy od przepisu. Mam na przykład ten przepis, który jest w e-booku. Na nim to bardzo dobrze widać. Zwłaszcza jak wypieczemy to ciasto z e-booka bez sody zupełnie, to ono całkowicie jest takie, takie, takie matowe, takie jest inne. Nie, nie ma takiego tego, no takiego wow, tam, Boże, część. Brakuje mi słowa, po prostu jak mi się to słowo przypomni, dużo jaśniejsze, przydymione. O, kolor jest taki, jakby płaski, bez sody. O, dziewczyny, widzicie, no wy mnie rozumiecie po prostu. No ono nie jest takie jak te z sodą, po prostu nie jest. Te, te z sodą to ono jest takie piękne pod koronki, tak pięknie wygląda, tak pięknie. E, że, że czasami żal je glazurować, nawet bo ono naprawdę jest przepiękne. A właśnie te proste, Całkowicie, no one nie mają takiego, je już zdecydowanie trzeba, trzeba po prostu wyglazurować, nie? Dobra, i kochani, i co jeszcze nam ta soda robi? Zwiększa trwałość. W ogóle soda ma takie właściwości, prawda? Wydłużające tą trwałość, tą świeżość. No i to przede wszystkim nam też daje to, że my te po pierwsze, ciasto piernikowe, które zrobimy, możemy przetrzymywać długo. Macie tu przykład na pierniku długo dojrzewającym, prawda? On może i kilka miesięcy sobie leżakować, nic z nim się nie dzieje. Oczywiście tam jest i miód, i przyprawy. To wszystko razem do kupy. To nie jest tak, że to tylko ta soda za to, sama, sama soda za to odpowiada, bo przecież my tam jej nie wiadomo, ile nie wrzucamy, ale ona się też do tego. Gliniaste, no właśnie, dzięki Violetka. Gliniaste, o tak. Widzicie, mówiłam, wiecie, to już jest po prostu. <laughs> nie powiem co dowodu, się czasami chyba nie, nie oszuka. Ja dodaję minimalną ilość i właśnie takie mi wychodzi. Kraje się mega chrupiące, a środek gliniasty. Tak jest. I to nam daje soda w cieście. I teraz kolejna, kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, no i która w ogóle wychodzi z tego wszystkiego, co ja tu powiedziałam, czyli jak możemy sobie regulować sodą to, czy nasze ciasto będzie pulchne, czy będzie. Takie, wiecie, zwarte, czy będzie twarde, czy będzie grube, czy będzie cienkie, czy będzie właśnie takie gliniaste, prawda? I kochani, bardzo często właśnie pojawiają się pytania tego typu, że ja robię pierniczki, ale chciałabym przepis na pierniczki, które będą pulchne. Nie trzeba w ogóle innego przepisu. Wystarczy, że pobawimy się tą sodą w tym przepisie, czyli zwiększymy sobie troszeczkę ilość tej sody. I no, czasami musimy też pomyśleć o tym, żeby troszeczkę zwiększyć. Możemy sobie zwiększyć troszkę inne produkty, troszeczkę jajo, prawda? Troszeczkę, troszeczkę mąkę, jak trzeba. To wszystko zależy, co my dokładnie chcemy. Miodu troszkę więcej, zależy, czy chcemy bardziej luźniejsze ciasto, czy bardziej zwarte ciasto. Ale tutaj wystarczy, że my się pobawimy tą sodą. To jest tak, jak tutaj sami pisaliście, że ja dodaję tylko troszeczkę, ja dodaję łyżeczkę. Jedną czwartą, jedną albo jedną drugą łyżeczki, prawda? I w zależności od tego, ile my tej sody do tego ciasta damy, to będziemy mieć albo tak wyrośnięte ciasto, albo po prostu takie wiecie, proste, równe, zwarte, jeżeli w ogóle nie damy, nie damy sody. Więc. Zanim czasami zaczniemy szukać czegoś nowego, to warto po prostu wypróbować ten przepis, który macie i spróbować zmniejszyć albo zwiększyć ilość sody i zobaczyć jak to będzie, jak to ciasto będzie się zachowywało. Powiem tak, w tym moim przepisie tam jest na kilo trzydzieści mąki jedna łyżeczka i jeśli chodzi, jak ja zaczynałam z tym ciastem pracować, prawda? Jak zaczynałam go przygotowywać, jak zaczynałam kombinować, robić, to półtora łyżeczki to było już za dużo. Dla mnie było, było wyczuwalne. Wyczuwalna dla mnie była już ta soda, dlatego jest łyżeczka. I powiem Wam, że spędziłam troszeczkę czasu, żeby poczytać, poszukać takich informacji, jak dużo, i tak jak znalazłam, to na kilogram mąki wszyscy proponują, żeby była łyżeczka, sody nie więcej. Dlatego, że potem dla niektórych osób, zwłaszcza tych bardziej wrażliwych na, na smak, ona może być, może być wyczuwalna. Więc jeżeli chcemy takie pulchne pierniczki, no to. Wykorzystajmy tą łyżeczkę sody na kilogram, czy tak jak ja mam w przepisie, na kilo 30, jeżeli korzystacie z tego, ale nie dawajcie więcej, żeby po prostu, żeby to ciasto, no żeby nie czuć tego, tego smaku, prawda? Bo co z tego, że one wyjdą fajne, piękne, będą cudownie wyglądały, będą mięciutkie, jak nie da ich się zjeść. Jeżeli chcemy zmniejszyć, czyli bardziej, zrobić bardziej płaskie pierniczki, no to zdecydowanie zmniejszamy sodę. I to, co ja robię najczęściej, na kilogram czy na kilo trzydzieści mąki daje pół łyżeczki sody. To robię najczęściej i wtedy mam równiuteńkie, płaskie, e, płaskie ciasteczka. Jeżeli e, chcę, nie chcę, żeby w ogóle mi wyrastały, to albo daję odrobinę na czubeczku łyżeczki, odrobinę dosłownie, e, albo, e, albo daję. E, Albo nie daje wcale, widzicie, zawiesiłam się. Albo nie daje wcale, żeby wtedy mieć równe, ale czasami daję tą odrobinę sody, bo ona mi po prostu poprawia mi to ciasto. I ono jest takie, ono jest takie troszeczkę, troszeczkę fajniejsze, nie? Z ebuka jest 600 gram i dwie łyżeczki sody. Dlatego, że w e-buku to ciasto, które jest w ebuku, to jest zupełnie inne ciasto. To jest ciasto, które ma twardą, zwartą konsystencję, gęstą konsystencję i żeby zrobić pulchne ciastka, pulchne ciastka, potrzebuje tej sody dużo więcej. Tam jest też więcej, więcej miodu, zdecydowanie więcej miodu, bo tam jest chyba 300 gram albo 400, już nie pamiętam dokładnie, bo ja mam kilka przepisów. I to się równoważy. Soda w połączeniu z kwasem, czyli z miodem, się równoważy i nie jest wyczuwalne. Jeżeli chcemy mieć pulchne, jeżeli chcemy mieć mniejsze, płaskie, bardziej płaskie, to łyżeczka, pół łyżeczki to stosujemy, to stosujemy po prostu wszędzie. Jak chcemy mieć proste, to zabuka ciasto jest bardzo dobre na domki, bo ono właśnie jest takie zwarte, twarde. Ono też mięknie po czasie, ale jeżeli nie damy do niego sody, to jest po prostu ciasto, które no domki trwają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo mogłabym powiedzieć, że latami, bo takie domki miałam stałe, bez zabezpieczenia, bez folii, bez niczego. Po prostu w końcu wyrzucałam, no bo już bałam się, że coś się no, zalęgnie po prostu, że coś się tam zalęgnie. Dorotka pisze, robię domki od 4 lat i zawsze dodawałam sodę, nawet pociąg robiłam z sodą. Słuchajcie, no oczywiście, że można, jasne, że można dodawać i można dodawać dużo tej sody, to wszystko zależy od tego, jaki efekt chcecie i co chcecie wydekorować na takim, na takim pociągu czy domku. Jeżeli dekorujecie nitką lukru, to jak one nam wyrosną, będą grubsze, fajne, pulchne, to się nic nie stanie. Ale jeżeli chcemy całość lukrować, nanosić tam różne detale, różne dekoracje, to my wtedy potrzebujemy prostego ciasta, prawda? To wszystko zależy, jaką tą dekorację robimy, bo nie zawsze jest to domek, który jest wydekorowany. Na przykład. Tak, wydekorowany, tylko manitkę. Zaraz wam pokażę, tylko sięgnę, bo nie pomyślałam, żeby postawić blisko. Słuchajcie, do takiego domku, który jest cały, wylukrowany lukrem, na równą powierzchnię nie można dodać sody, bo ciasto powyrasta, będzie zaokrąglone, będą brzegi i nie, nie będzie możliwości tego, żeby. Ładnie wydekorować, prawda? Nawet jak obciążymy po upieczeniu, to one, jak będą duże elementy, to one będą delikatnie miękkie, będą się delikatnie ruszały. Więc tutaj do takiej dekoracji nie możemy sobie pozwolić na to, żeby było dużo sody, prawda? Ja akurat do niego użyłam tylko na czubeczku. Łyżeczki, na czubeczku dosłownie, żeby, żeby delikatnie ruszyło to ciasto. Ale jak robicie, dekorujecie nitką lukru, to, to można. To oczywiście, że można. Tylko ważne też jest to ciasto. I czy ono jest zwarte po upieczeniu, czy ono ma większe pory po upieczeniu. No bo czasami, jak zrobimy z takiego, wiecie. Ten mój przepis darmowy, który jest, prawda? Jak dacie do niego tak, jak jest w przepisie łyżeczka, łyżeczka sody i wypieczecie duże elementy na domki, to ja wam nie gwarantuję, że ten domek. On może do świąt postoi, ale że on postoi dłużej. Nie gwarantuję, bo jak trafi w wi wilgotność, prawda? Jak będzie taka pogoda, jak jest teraz. On bardzo szybko wilgotnieje, jak ma tą sodę, zwłaszcza w sobie, bardzo szybko wilgotnieje. U mnie stoją pierniki, które się same pierniki powyginały, a domek, jak ma jeszcze obciążenie, jak mu się, wiecie, doda jakiejś dekoracji, no to tym bardziej się powygina. I mi tak się działo. Mi tak się działo, dlatego ja, jak ktoś mnie pyta, ja nie polecam go na domki, chyba że w ogóle nie, da, nie dodacie sody, ani troszkę, ale ja bym też się bała, dlatego że to ciasto po prostu ono jest tak zrobione, że, że ono dosyć szybko mięknie dosyć szybko ciągnie tą wilgoć. Z przepisu na 600 gram, jak się nie da sody i zrobi się właśnie takie gumiaste, to jest lepiej na domki, bombki. Wydawało mi się, że jak są takie gliniaste, to szybciej nabiera wilgoci. Nie, nie, bo one mają wtedy yy, zwartą strukturę, całkowicie zwartą strukturę i tam nie ma jak w wilgoć yy, wejść. To ciasto szybciej wyschnie niż naciągnie, naciągnie wilgoci, nie? Poczukajcie, bo mi tutaj pociąg stoi u wnuka już dwa lata i łyżeczka sody. No to widać, masz dobry przepis na ciasto. Po prostu proporcje składników muszą być, muszą być inne, nie? Oj, tak, na wilgotność trzeba uważać. Miałam kiedyś katastrofę budowlaną. No dokładnie, dokładnie. Wilgotność jest po prostu straszna. Ja dodaję łyżeczkę sody na 1 kilogram mąki, i moje pierniki bardzo szybko robią się suche. O proszę. To pierwsze. Mm -hmm. A może wiesz co? Może wypiekasz je zbyt długo i one już po prostu przy wypiekaniu wyciąga się wszystka wilgoć z nich, nie? Bo z reguły, im dłużej piernik leży, tym naciąga tej wilgoci i właśnie wtedy wilgotnieje. One często. Piernik po wypieczeniu wydaje się, że jest suchy, bo on jest nawet czasami, nie, nie, we, nie jest ze wszystkich przepisów, ale w niektórych przepisach to ciastko jest y, takie leciutkie leciutkie jak piórko. Czasami się wydaje, że właśnie ono jest suche, ale wystarczy, że się je zostawi na trochę y, i ono jak naciągnie wilgoci, zaraz zawilgotnieje, to jest takie y, ciężkie, nie? Czyli zebuka będzie dobre na pierniczki choinkowej domki, a to darmowe na pierniczki dekorowane, ale do jedzenia. Tak, dokładnie. I właśnie ja to ciasto darmowe to używam na kiermasze, na warsztaty i na takie pierniki używałam do codziennej sprzedaży. Takie do jedzenia, dlatego że ono naprawdę po wyciągnięciu z woreczka jemu wystarczy godzina i ono jest całkowicie miękkie. No, chyba, że jest naprawdę bardzo sucho gdzieś, ale ono nawet jak wyciągamy prosto z woreczka, to ono już jest miękkie, bo naprawdę na, na, na kiermaszach po prostu dzieci otwierały i jadły, ja już teraz nie jem, bo wiecie, człowiek już się tym przejadł, ale jak y, jeszcze piekłam torty i, y, i robiłam pierniki razem i ludzie przychodzili po torty, no to bardzo często po prostu kupowali te pierniki i od razu, wiecie, dzieci nie czekają, nie chowają na później, tylko od razu jedzą i od razu, dlatego właśnie ja to darmowe używałam na taki użytek, bo ono po prostu od razu jest fajne. Jemu nawet jak się dama malutko sody, to ono też bardzo fajnie szybko mięknie. Dlatego że tam, wiecie, tam są jaja w tym przepisie, tam jest pięć jaj. Jaja też odpowiadają i, i za tą wilgotność, i za to, że, że szybciej spulchniają też jaja. Bo wiecie, w, w każdym przepisie, na każde ciasto, nie, nie jest ważny jeden składnik, tylko ważne są wszystkie składniki. Które są razem złożone. Ja mam, są osoby, które mają wszystkie moje przepisy. Mam ten darmowy, mam w e-booku i mam przepis, który też Wam dawałam w Grupie Szkoły Mistrzów. W każdym z tych przepisów, każdy ten przepis jest inny. Jest inna ilość miodu, inna ilość cukru, inna ilość mąki, masła tłuszczu, inna ilość jaj, dlatego że wszystkie te składniki mają, Wpływ jedne na drugie na siebie, i mają wpływ na ciasto. I to właśnie, e, jakie są te składniki, to od tego też zależą te różne ciasta. I ja te trzy ciasta mam zupełnie inne. Zupełnie. Na przykład to, e, które dziewczyny dostawały w szkole mistrzów, to jest ostatnie ciasto, które powstało, i jest jeszcze taki, ja już na nim pracuję dosyć długo. Ale jeszcze je testuję. Mam nadzieję, że gdzieś go tam jeszcze umieszczę, żeby było dostępne. Tamto ciasto po przygotowaniu, bo tak, ciasto darmowe po przygotowaniu można z nim pracować od razu. Jest zwarte, ale nie jest twarde. Ciasto z e-booka jest zwarte, można od razu po nim z nim pracować i nie, nie, nie jest, ale jest gęściejsze niż to. Darmowe, a to ciasto ze szkoły, ten trzeci przepis, to jest całkowicie luźne ciasto po przygotowaniu. Nie da się z nim od razu pracować, ono musi być schłodzone. Ono ma zupełnie inne, zupełnie inne proporcje, i to wszystko jest ważne. Z tym, że jeśli chodzi o sodę, to my tu tą sodą możemy się bawić, bo o ile w innych przepisach, inne składniki, jak zaczniemy się, możemy w niewielkiej ilości. W niewielkiej ilości, możemy się nimi pobawić. Czyli jak ciasto jest zbyt suche, możemy dodać jajo albo możemy dodać mleka czy na przykład słodkiej śmietany. Jak jest zbyt luźne, możemy dodać mąki, ale tylko niewiele, bo mąka bardzo często zaburza później. Zdecydowanie, jak ciasto wyjdzie za luźne, lepiej jest je schłodzić i jak jesteśmy pewni, że proporcje daliśmy dobrze, to na nim pracować, ale na schłodzonym. Ale soda to jest taki składnik, który jeżeli go nie będzie, to też się nic nie stanie, nie zrobi wielkiej szkody, i możemy nim po prostu się bawić. Dodać go albo łyżeczkę, albo pół, albo jedną trzecią, albo jedną czwartą, albo odrobinę, albo nie dodać, nie dodać wcale. Płynie na jakość ciasta, na to, jak wyrośnięte będzie: czy będzie miękkie, czy będzie twarde, czy będzie proste i równe, i czy będzie właśnie suche, czy będzie, czy będzie wilgotne, nie? Batko, a ja mam przepis na ciasto darmowe i zebuka, i to ten sam przepis jest. Niemożliwe: we buku jest zupełnie inny przepis niż to ciasto darmowe, zupełnie inny. Dla mnie to te twoje darmowe ciasto jest trochę za słodkie. Nie zamieniałam proporcji, czy można dać trochę tego cukru mniej. Trochę możesz dać mniej, ale nie, nie zmniejszaj bardzo dużo, dlatego że zepsuje to, proporcje, zepsuje to proporcje ciasta po prostu. Może po prostu musisz wykorzystać jakiś inny przepis, tam gdzie jest malutko cukru albo nie ma cukru, jest sam miód, bo też są takie ciasta, nie? A mój, mój brat uwielbia takie twardziele, że trudno ugryźć. No proszę, no każdy lubi zupełnie co innego, nie? A ile w lodówce może leżeć surowe ciasto z e-booka i, i ile to z darmowego przepisu? Kochani, ogólnie ciasto piernikowe może leżeć bardzo długo. Jak wiecie, ciasto piernikowe, długo, piernik długo dojrzewający może nawet leżeć kilka miesięcy. I takie ciasto... Tak samo może leżeć, tylko musicie pamiętać o tym, że piernik długo dojrzewający, który robimy, jego proporcje są tak przygotowane, że to ciasto jest luźne, dosyć lejące. Jak ono leży kilka miesięcy i pracuje, to ono całkowicie się nie wysuszy, prawda? A te ciasta, które my do pierniczków, typowo do pierniczków przygotowujemy, to są ciasta, które są bardziej zwarte, mają bardziej zwartą konsystencję. I one są leżąc długi czas, one są też narażone na wysychanie, więc jeżeli przechowujemy w lodówce, to musimy pamiętać przede wszystkim, że ono musi być bardzo dobrze zabezpieczone, bo w lodówce wszystko bardzo szybko wysycha. Zwłaszcza w tych lodówkach, które teraz mamy, te nofrost, które są z nawiewami, no one powodują, że wysycha, obsycha tam wszystko szybciej. E, więc to zabezpieczenie jest bardzo ważne. E, ciasto darmowe ja trzymałam dwa miesiące i było ok, z tym, że po miesiącu ono zaczyna być trochę suche, e, brzegi troszeczkę gdzieś tam obsychały, wiecie jak wycinamy kawałek ciasta, zamykamy folię, tu zawsze gdzieś to powietrze dojdzie. Nawet jak zamkniemy w tą folię, to też gdzie nie ono jest. I e, Przestałam trzymać tak długo, po prostu trzymałam do miesiąca, a później zamrażałam. I to zamrażanie lepiej wpływało na to ciasto, bo ono później po mrożeniu było fajne, wilgotne, dobrze się z nim pracowało. Takie ciasto, jak bardzo długo leży, to szybko wysycha. To ciasto ze buka wysycha jeszcze szybciej, dlatego że ma zupełnie inną strukturę. To darmowe ma w sobie więcej jaj. Więc też ta wilgoć tam troszeczkę inaczej, e, inaczej się zachowuje. E, a to zebuka nie polecam zbyt długo trzymać, dwa tygodnie i potem lepiej sobie zamrozić albo rozwałkować i włożyć folię i zamrozić takie już rozwałkowane, przygotowane do... Do, tylko do wykrojenia, prawda? Nie za długo. Aczkolwiek, jak leży bardzo długo, ono się nie zepsuje. Tylko, że wtedy trzeba by najlepiej to ciasto dodać do niego albo trochę mleka, albo trochę śmietany i wyrobić jeszcze raz, żeby je trochę rozluzować, żeby je trochę nawilżyć, bo po takim długim czasie to ciasto ciężko się z nim pracuje, ciężko jest je rozwałkować, wiecie tak równiutko i przy długim takim leżeniu co się dzieje, po prostu po upieczeniu ono wygląda jak skóra słonia. Tak można by obrazowo to nazwać. nie Już ono nie jest tak, ta, takie wiecie, takie fajne. Dlatego, że no, tam już wiecie no, jakieś... Pro, pro, mm, najszybciej się wysusza i tej wilgotności w niej nie ma, no i jest ciężko. Ja też czasami mi się zdarza, że gdzieś tam mi skrawki zostaną, to nie, nie, bo w ogóle nie biorę się wtedy zawałek, wałek. Jak nie chcę mi się, jak mam kawałeczek i nie chcę mi się tam dorabiać niczegoś, to po prostu wrzucam w wałkownicę, ustawiam sobie na 2 mm nawet tą wałkownicę i ona uwierzcie mi to ciasto jak przechodzi przez wałkownicę po kilka razy, bo po, po kilka razy go tam wałkuje, to ono nawet nie ma tych dwóch milimetrów, tylko jest grubsze. Ono się tak jakby, wiecie, jak gąbka, jak przechodzi, to się ściska, a potem się delikatnie rozpręża. To, to zauważyłam, bo czasami mi zostają po prostu jakieś kawałki, wiecie, nie było czasu albo nie było przeznaczenia. Ja teraz mniej robię, zdecydowanie nie robię dla klientów. Raczej wypiekam to bardziej albo do pokazania, albo pod kursy, albo po prostu czasami coś potrzebuję zrobić, więc czasami mi ta porcja w ciągu roku, no bo teraz przed świętami to po prostu idzie to jak świeże bułeczki, bo ja też i. I mam kiermasze, i też mam warsztaty, także tych pierników potrzeba dużo. Ale w ciągu roku czasami po prostu mi zostają takie kawałki, i widzę właśnie, że im dłużej leży, tym potem gorzej się z nim pracuje. Wiecie, jakbyśmy chcieli sobie zrobić blaty na ciasto do upieczenia, do przełożenia, to nie ma problemu, ono się nada, możemy z tego zrobić. Ale jeżeli chcemy. Po tak długim czasie, żeby ono było ładne, równiutkie, prościutkie, tak jak świeżo przygotowane ciasto, to nie. To jest tak jak z lukrem. Lukier im dłużej leży, tym traci na jakości. Tak samo i ciasto piernikowe, więc zdecydowanie lepiej jest je po prostu zamrozić. Zamrozić i mieć pewność, że przy rozmrożeniu ono będzie zdecydowanie fajniejsze, nie? U mnie kruche ciastka i pierniczki też znikają w nieznanych okolicznościach, ale powiem Wam, że macie dobrze, bo ja nie mam już żadnych zjadaczy. Nikt nie chce, bo wszyscy mają już po prostu dosyć, nawet sąsiedzi. No i czasami z wielkim żalem po prostu muszę wyrzucić. Jeszcze jak robiłam torty, to się je mieliło, do czegoś się używało. Ja do tynku nawet używałam do, do spodów, a teraz po prostu nie ma kto. Nikt nie chce. I czy lepiej zarabiać hakiem, czy mieszadłem K, czy nie ma różnicy? Pytam, bo ja zawsze hakiem. Ja zdecydowanie polecam mieszadło K, bo lepiej wymiesza po całości. Hakiem na pewno trzeba to zrobić zdecydowanie dłużej, bo dobrze nie wymiesza, nie? ja piekę z mąki 650, czy według ekspertki nadaje się do pierników ciasto głównie do pieczątek i jakie wychodzą Ci ciastka z tej mąki 650? Jeżeli wychodzą Ci fajne, równe, takie jakie chcesz, no to jest ok to jest ok. Ja ogólnie piekę z mąki tortowej, ale jak nie mam mąki tortowej, to korzystam po prostu z innych. Wiecie, no czasami nakupię na zapas, a czasami przyjdzie taki dzień, że po prostu otwieram szafkę, nie ma, idę do domu i w domu jaka mąka ta, 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 z takiej piekę. Co zauważyłam, że ten mój darmowy przepis na mące tortowe jest najlepszy, ale nie na mące Basi. W ogóle mąka Basia, jakaś jest dla mnie taka nie teges, może... Tylko dla mnie, nie wiem, jakie są wasze odczucia. Ona dla mnie jest zasypka. Nie ma takiej konsystencji mąki, tylko jest taka sypka, bardziej jak, jak krupczatka. I ona mi z nią próbowałam na kilka razy, bo, bo po prostu mogłam sobie kupić duże, duże opakowania, i nie dla mnie ta mąka była B. Ja najczęściej piekę z tortowej. Piernik mój na święta już w lodówce czeka. Super, Boże, ja muszę zrobić, bo to już czas. Gdzie można mnie spotkać na kiermaszu? W Moryniu. U mnie tu w Moryniu. Zapraszam, zachodnio-pomorskie. Mam robot, w którym mogę przerobić do 700 gram mąki i przepis na darmowe pierniki. Jak mam zastosować składniki, by był efekt taki, jakbym zrobiła z kilo 30 gram mąki i z pięciu jaj? A masz ręczny mikser, to jak masz ręczny mikser, to zrób w ręcznym mikserze. Bo tutaj, jak masz na 700, no to musisz z połowy, no bo nie zmieścisz całego. Ale z połowy jest ciężko, bo ciężko jest to jajo podzielić sobie, prawda? O tyle, o ile ile składniki jest dobrze, to ciężko jest to jajo. Ja bym wtedy polecała, no, trzy jaja, ale dobrze mieć to, to trzecie, takie mniejsze, żeby nie było. Żeby nie było całe, bo czasami odrobina po prostu zaważy, może zaważyć na tym, nie? Ja długo leżące ciasto wykorzystałam do foremek figularnych i wyszły mi super, super pierniczki. No i świetnie. Batko, a może dawać dla dzieci, na przykład, z domu dziecka? No tu u nas nie ma domu dziecka. Jest dom, pomocy społecznej, są starsze, starsze osoby, ale nie, bo tam są diety, tam są jakieś różności i nie, bo już kiedyś, kiedyś, kiedyś pytałam, jak mi po którymś kiermaszu coś mi zostało, czy po warsztatach coś zostało i nie, a my tutaj nie mamy nigdzie, nigdzie w pobliżu, nie. Z Basi wychodzi fajne ciasto na pierogi. O tak, na pierogi jak najbardziej. Jak najbardziej, bo z Basi też robię czasami, nie? Mąka Basia podobno ma w sobie w swoim składzie mleko w proszku. O. I to by mogło się, bo ona jest taka sypka, jest taka zupełnie inna niż mąka, nie? A zapytam, bo nigdy nie robiłam. Kiedy go piec. A pewnie chodzi o ten długo dojrzewający, pewnie to było pytanie do dziewczyn. Czasem w mający się już spulchniacze, żeby klient był zadowolony, bo piek nie wyrosło. Czasem w mający są już. Spór... A, w mące chyba miało być. Czasem w mące są spulchnia. No tak, no tak, tylko że szkoda, że nie piszą tego na opakowaniu, właśnie. O, no właśnie, to czyli nie tylko ja mam takie odczucie, że ta basia jest nie taka. A na bombki to lepsze The Best czy, czy Beaty? Eee, na bombki to zdecydowanie. Poczekajcie, bo ja zawsze mylę te przepisy, dobra? E, nie to 600 gram. Na, na domki to gdzie jest 600 gram. E, a na bąbki na, e, na, e, też może być. Jeżeli chcemy, żeby były takie do powieszenia, żeby wisiały, to też to. Ale dobre jest też właśnie to drugie, Beaty, bo The Best to są chyba te na 600 gram. Ja tydzień przed świętami, bo czym starsze, tym lepsze. Aha, bo to chodzi o ten długo dojrzewający. Słuchajcie, ja zawsze się staram upiec go jak najwcześniej, tylko chodzi o to, że ja zawsze zapominam go wcześniej w ogóle zrobić. Nie? I nieraz wychodzi tak, że piekę na ostatnią chwilę i jemy dopiero tam gdzieś koniec świąt, bo po prostu zapomniałam go nastawić wcześniej. Więc mnie nie pytajcie, mnie nie pytajcie, bo ja jestem zawsze do tyłu z tym, e, długo dojrzewającym. Jak zmodyfikować przepis na pierniczki robione wałkiem z grawerem, żeby był widoczny wzór na pierniczku? Nie dodajemy sody. Nie dodajemy sody i będzie piękny wzór. Beaty jest na 600, dB na 1300. To ten na 600 jest dobry na domki, bo ono jest takie twardsze, wiesz, takie dłużej, zdecydowanie dłużej wytrzyma. I na bombki, które chcesz do wieszania na choinkę. A to, co chcesz do jedzenia, to z tego drugiego, nie? Bo ono, ono jest miększe, miększe ciasto. A ja piekę tylko ze buka i super. Słuchajcie, to jest tak, ile ciast Tyle wyrażeń. Każdy lubi co innego, każdy lubi z innym ciastem pracować. E... Ja przerobiłam w swoim życiu naprawdę bardzo dużo różnych ciast. I ciągle mi w nich coś było nie tak, coś było nie tak, bo tak, a to ręce dostawały po tyłku, więc chciałam, żeby było miękkie. E... A to mi się źle ugniatało, a to mi jakieś było nierówne. I jak to, to, to pierwsze, to darmowe ciasto, które powstało, ja bardzo długo na tym cieście pracowałam. Bardzo długo, naprawdę. Zanim zaczęłam używać jakiegoś innego. Zanim zaraz było to do e-booka, Bo to z e-booka, to ciasto, które jest w e-booku, to ja, prac, ja pracowałam z nim już wcześniej, ale mi. E, dla mnie było to lepsze, dlatego że ja wtedy to. Parę lat temu było. Ja wtedy robiłam bardzo dużo pierników dla klientów, które były zaraz jedzone, więc ono mi najbardziej odpowiadało. Bo było właśnie takie fajne, szybko miękkie, nie było twarde. Jak klienci do mnie wracali, to zawsze mówili: Wow, super, pani Batko! Bo dzieci jedzą, babcia je i mówią, że jest fajne, miękkie. Ja bardzo dużo tych, tych pierniczków sprzedawałam blisko świąt na kilogramy gołych, po prostu gołych bez niczego do, do jedzenia i właśnie najwięcej pracowałam na tamtym cieście, teraz to u mnie jest zamiennie, w zależności od tego co potrzebuję, co robię to po prostu raz takie, raz takie, raz takie nie? mi to ciasto wychodzi bardzo luźne i dlatego wolę to zełbuka, a rozumiem, znaczy wystarczy je schłodzić sobie trochę, ja je zostawiam tak na godzinę na dwie, w zależności jaką mam ciepłotę czasami po prostu wynoszę na korytarz w miejsce, żeby szybciej się schłodziło, i ja lubię z nim pracować, właśnie z takim miękkim, świeżym. Wiecie, ja mi po prostu wysiada ręka, ja też lubię miękkie ciasto. Nie mam już tej siły do gniecenia, do takiego, wiecie, roz... dobrze że mam wałkownicę, bo ona rozwałkuje chociaż, ale już ciężko mi jest, więc te ciasta, które są bardziej zwarte, one po prostu już technicznie nie są dla mnie, nie są dla mnie dobre, nie? Ja ostatnio serwuję swoim klientom ten na 600, może po lekkiej modyfikacji, jeżeli chodzi o sodę, daję jej mniej i szczerze mówią, że jest pycha. No i super, i najważniejsze, że klienci są zadowoleni. Czy teraz mam suszyć, żeby dalej robić, czy wyciągnąć z worka i dalej robić? A tutaj chyba ktoś pytał o coś, to ja już nie jestem w temacie. Batko, co mam zrobić z ciasteczkami? Jak wylałam tylko jedną warstwę, to co robiłaś w pierwszym dniu na wyzwaniu czapka, rękawiczki. Aha, i zostawiłam. To musisz zostawić, żeby się wysuszyły. Jak wylałaś pierwszą warstwę, to do suszenia, jak się wysuszą, to potem e, dalej, później będziesz dalej działać. Hmm. Jeszcze raz muszę przeczytać, bo ja chyba coś nie zrozumiałam. I zostawiłam. Czy teraz mam suszyć, żeby dalej robić? Tak, suszyć, i dopiero jak się wysuszy, to idziemy dalej, to robimy dalej. Emilia pisze, czy zdarzyło wam się, że ciasto się kurczy po wypieczeniu, wycinasz kształt, a po wypieczeniu wychodzi koślawy? Najczęstszą przyczyną tego jest to, że dałaś zbyt ciepły karmel i po prostu mąka się zaparzyła. A gdzie to jest na 600? To na 600 jest w e-booku, kochani. O, witaj, Ellen, witaj, Ellen, kochana. Nie możecie się dostać, formularz nie działa. Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Jak chcecie, zaraz wam wrzucę, kochani. Tylko dajcie mi sekundkę, żebym weszła i zaraz sprawdzę, czy formularz działa, czy nie działa. I już wam powiem. Tu jest ten darmowy, wrzucam link, a ja już sprawdzam, czy działa. Beata. Mail. Zawsze trzeba zaakceptować. Odbieram przepis. Nie, no, przechodzi na stronę dalej. Także działa, kochani, działa. Możliwe, że może po prostu jakiś internet, może gdzieś coś był słabszy. I wrzucę Wam jeszcze to z e-booka, jak chcecie. Momencik, Tu jest przepis e-booka. Dobra, to jak już wrzucam linki, to kochani, to co chciałam Wam e, przypomnieć, to dzisiaj do dzisiaj jeszcze do północy można skorzystać z tego kursu bombkowego Bąbki malowane areografem. E, bo e, dziś do północy, o północy kończy się jego przedsprzedaż. Kurs jest nagrany, można działać. Wrzucę Wam też link, chociaż pisałam post na stronie. No ale coś jest, internet jakiś wolny, bo mieli i mieli. Już Wam wrzucam. Poszło. O tak, dopięty na lukromaniakach, dokładnie, dokładnie. Ach, no właśnie, wylałam wtedy na wezwaniu, wysuszyłam i schowałam do worków, i nie wiem, co dalej z nimi robić. No to później w kolejnym etapie było malowanie one później robiliśmy wzór, wzór sweterkowy, no i na końcu robiliśmy ten rant. W niedzieli, kochani, e, dam Wam znać, napiszę, będzie live, e, nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno w dzień, bo cały tydzień następny e, o 20 mam zajęte e, po prostu innymi, in, innymi e, live'ami e, i e, będzie live odnośnie wyzwania, wyzwania e, czapka i szalik, ogłoszenia wyników, e, tylko po prostu muszę znaleźć... E, Czas na ten live, muszę go, gdzieś, yy, muszę go gdzieś wcisnąć. Mam sąsiada piekarza. Powiedział, że mąki, że mąki mają różne dodatki i nie są takie jak przed laty. Dlatego ciasto nie zawsze jest dobre. No dokładnie. Powiem wam, że ja teraz e, używam. E, I wcześniej też używam z Biedronki, te łany. Po, po Boże coś. Coś złany chyba, już nie pamiętam jak się nazywa. Zwykła, najzwyklejsza i naprawdę fajnie, fajnie się sprawdza, nie? Super, cieszę się, że pasuje Wam to ciasto. Beata, ja mam też ciasto czekoladowe i źle mi się wałkuje, jest takie suche. Co mam zrobić? Dodaj trochę mleka. I tutaj, właśnie w tym cieście kruchym, czekoladowym, to też wszystko zależy od kakao, bo kakao bardzo wciąga wilgoć. Można sobie to kakao regulować. Ja też te różne, różne kakao używałam z różnych film i różnie się z nimi działa. No i też jest mąka w cieście kruchym, jest bardzo ważna mąka. A mąka, mące. No, no, nie jest równa, niestety. Jak ciasto się robi suche, zwarte i kruszy się, to wystarczy dodać łyżkę, dwie, trzy łyżki mleka i wymieszać, zagnieść i po prostu ciasto się rozluźnia. Tak samo z ciastem piernikowym. Badko, możesz podesłać link na kurs z domków? Gdzieś widziałam, że jest możliwość, a nie mogę znaleźć. Już kochana, jak szybko mi się uda znaleźć, to. To już Ci podeślę, bo coś widzę, mieli. O chociaż nie, teraz szybko przeskoczył nawet. Yy, już momencik, bo tutaj tych kursów jest sporo. I już Ci wklejam. A, chodzi o pobranie. Słuchajcie, o pobranie tego darmowego przepisu, tak? Bo tutaj ktoś pisze, że też miał problem. My już walczymy z tym bardzo, bardzo długo. Są rzeczy, które nie są zależne od nas. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to niektóre serwery na pocztach blokują newsletter. Newsletter to jest właśnie taki przepis w PDF-ie, który który ma kilka stron, ma więcej megabajtów, większą pojemność i po prostu w zależności od tego, jaka jest poczta, to on blokuje. I nie mamy na to wpływu, po prostu nie wszystko. Ja też czasami się złoszczę, denerwuję, bo z niektórych też gdzieś tam sobie coś pobieram i mi nie przychodzi, a mam konto na WP i mi blokuje. Wiem, że Interia, tak samo, Czasami z gmailem jest problem też. Co trzeba zrobić? Trzeba spróbować pobrać na innego maila najlepiej na innym urządzeniu od kogoś innego. Od córki, syna, męża to działa, bo, bo po prostu dziewczyny mi piszą, że to działa. Prawda? Jak ktoś nie może pobrać, to jak nie możesz pobrać raz, to 10 razy pobierając na tego samego maila, to też nie przyjdzie, bo to znaczy się, że blokuje coś. Zawsze na początku ważne jest, żeby sprawdzić wszystkie skrzynki: spam, powiadomienia, oferty, newsletter, bo czasami tam wpada, a w tym spamie, w ofertach tam się pojawia tyle maili co, co sekundę, że czasami trzeba po prostu tam pogrzebać. Ale jeżeli w ogóle nigdzie nie przychodzi, to spróbujcie na innym urządzeniu, na innego maila całkowicie pobrać. Tak, tutaj dziewczyny piszą dodaj mleka, bo już dziewczyny właśnie wiedzą. Och, polecam kurs bombki malowana rografem. Wczoraj malowałam i nawet fajnie mi wyszło. Pochwal się koniecznie. Podeślij mi zdjęcie, pokaż jak ci wyszło. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Kasia pisze: mam pytanie odnośnie Zosi. Czy będzie dostępna jako kurs? Zosia. Ach, Boże, Zosia, ta nie, słuchajcie. E, jak będzie taka potrzeba, to czemu nie? To na pewno Zosia nie jest szykowana, nie była szykowana do kursu. E, tylko ja Wam już kiedyś mówiłam kilka razy, że ja po prostu raz na jakiś czas muszę przygotować coś. No, co mi w duszy gra, co lubię, co bardzo, co bardzo lubię robić. A no, takie pierniki bardzo lubię robić. Dawno też nie malowałam, bardzo mi się chciało pomalować, bo ostatnio ciągle na tapecie był albo areograf, albo, albo jakieś takie kolorowy lukier, jakieś takie prostsze rzeczy i po prostu bardzo, bardzo mi się chciało. A sami na pewno wiecie, że jak jesteście w trybie takim, że tworzycie czegoś dużo, robicie czegoś dużo, zwłaszcza na zamówienia, to przychodzi taki dzień, że, no, że chcemy coś zrobić po prostu dla siebie, prawda? I jak z zamówieniami jest tak, że czasami siadamy do tych zamówień i robimy to kilka godzin. To Zosia powstała o godzinie drugiej w nocy, do godziny trzeciej to było lukrowanie. No, i wczoraj, wczoraj po prostu było malowanie, bo to było zrobione coś z potrzeby serca, z potrzeby mojej. Ale jeżeli będziecie chcieli, ja myślę, że na pewno coś się pojawi, nie w tym roku oczywiście, nie w tym roku, bo w tym roku będzie tylko jeszcze jeden i, i koniec. Ja też muszę po prostu odpocząć, muszę się zregenerować trochę, a nie chciałabym w grudniu, wiecie. Jeszcze tworzyć, bo po prostu są święta. Też chciałabym się przygotować. Poza tym są kiermasze, są warsztaty, są mikołajki. Ja tutaj u siebie mam, więc też tej roboty mam. To, to też nie znaczy, że nic nie będzie, bo coś tam dziać się będzie na pewno cały czas, ale po prostu plan już jest. Ale być może w przyszłym roku na pewno, bo już dziś dostałam mnóstwo zapytań, więc Kasiu na pewno coś stworzę. Czy to będzie Zosia? Nie wiem, bo. Mając w grudniu trochę więcej czasu, podejrzewam, że na pewno sobie coś tam jeszcze polukruję, bo mi się po prostu chce, bardzo mi się chce zrobić coś, czegoś zupełnie innego, mam dużo pierników poszkicowanych z jakimiś grafikami ponanoszonymi, gdzie zapał był, ale praca była ważniejsza i trzeba było je odłożyć na bok, więc mam nadzieję, że mi się udaje. je powyciągam. Ten piernik z osią to też piernik taki już wiecie. Trochę zdezelowany, taki, który leżał już bardzo długo, szczerze mówiąc, lukier pod Zosią to już był taki żółtawy, taki był już brzydki piernik miałeś na wyrzucenie, ale no, dostał kolejne życie i jest Zochą, jest Zochą, taka zocha normalnie wyszła. Ale no dzięki Kasiu, dzięki, super, cieszę się bardzo. O, i Kasia pisze, areograf jest the best. No dokładnie, areograf jest super, zresztą widzicie, Kasia też tworzy tworzy piękne rzeczy. Ale nie tylko Kasia, bo i dużo, dużo, dużo dziewczyn. O, łany zboża, łan zboża. No właśnie, coś, coś, bo nawet wczoraj mąż mi jeździł, kupował 10 kilo i dzwoni do mnie i coś tam łany się. Ja mówię, tak, tak, łany, łany, bo mówię tam albo Basia jest, albo te łany. Ale Basia mnie po prostu kiedyś zawiozła i. Może dałaś za dużo kakao? No, możliwe Bożenka. Ja też często sypię na oko i nie, nie zawsze ważę i też czasami mi się po prostu przeleci. Ale wystarczy, że dodasz mleka albo słodkiej śmietanki i fajnie się rozluzuje, nie? Nie wiem, kto tu pyta Batko, kiedy będą pierwsze lekcje w szkole 6, bo Facebook user mi się wyświetla. A czy jesteś na grupie szkoły mistrzów lukrowania? To jest moje pierwsze pytanie, czy jesteś na grupie? Drugie pytanie w grupie był live przywitalny i na tym live wszystko powiedziałam. I jest tam też informacja o grupie Messengerowej, więc bardzo proszę dołączyć do grupy szkoły, albo jak jesteś na grupie szkoły odnaleźć lajwa i obejrzeć lajwa. E, czy grupa lukromaniacy to jest ta na niebiesko? Jestem nowa, a mam ochotę zrobić domek z piernika. E, lukromaniacy, czy to jest ta grupa na niebiesko? O matko niebie... tak, na niebiesko. Aż wejdę, tak, na niebiesko. Dokładnie. Aż bym chciałam wejść i sprawdzić. Ja mąki zamawiam głównie w młynach i nie ma porównania z mąkami kupnymi w sklepach, ale zauważyłam pewną zależność, że im tańsza mąka w sklepie, tym lepsza, tak jakby te tańsze nie zawierały tylu spulchniaczy. P.S. Mąka Basi, jak dla mnie najgorsza na świecie do pieczenia pierniczków. No to mamy podobne, podobne odczucia. Ja też słyszałam od paru osób, że właśnie kupują w młynie. I zdecydowanie są za, zadowolone. U nas kiedyś, kiedyś, kiedyś był młyn, teraz tylko po prostu stoi budynek i nic więcej. I też ubolewam nad tym, bo, bo nie mam tu w pobliżu młyna, bo naprawdę by, no taka mąka byłaby super, nie? Zosia, to moja Wnusia, jest śliczna, tak jak Zosia. O! <grywa> Kasia pisze tak, zgadza się, tak jest, jak za dużo czegoś jest, to musimy mieć odskocznie. Dzięki za odpowiedź. Dzięki Kasiu, tak, dokładnie. Ja wiem jak, jak e, e, to robiłam torty i właśnie dużo zamówienia z pierników, to po prostu jak e, kończył się, kończyło, no przed samymi świętami, bo ja często pierniki wydawałam jeszcze w Wigilię. E, to po tym czasie nie, mo, nie chciało się już patrzeć na żadne Mikołaje, bałwany, <laughs> miało się tego dosyć. To wiem, że czas pomiędzy świętami a, i, i styczeń tak do połowy, bo to jeśli chodzi o torty, to był, u mnie był taki okres akurat e, małych zamówień, nie było tych zamówień, więc to był wtedy ten czas, że, że matko się siadało i robiło się dzień w dzień takie pierniki zupełnie, zupełnie inne, których nikt nie zamawiał, nie? Zosia to duże wypukłości, tak jest, tak. Na, na kurs Zosia to ja też jestem chętna jak coś, no to super, to cieszę się, cieszę się bardzo, będę miała co dla Was wymyśleć, ale poczekajcie, bo może zrobię coś jeszcze fajniejszego, pytacie, o jaka Zosia, taka Zosia, Zosia już sobie stanęła na półce, chociaż trzeba by jej zrobić jeszcze jakąś obwódkę, to jest taka Zosia, E, taka zosia 3D taka e, odstająca. Ja tam tych pierniczków trochę trochę mam, o tutaj takich właśnie e, trochę 3D, trochę tam jest e, ich u góry, ale szczerze mówiąc z ostatnimi czasy po prostu nie było kiedy, żeby, żeby coś sobie e, takiego e, przygotować. Więc musiałam gdzieś to zrobić, bo to tak jak ostatnio e, ten jeleń mi się trafił. sarenka, przepraszam. No jeleń można powiedzieć jelonek e, całe szczęście dla, dla myśliwego. I też byłam w niebo wzięta, bo mówię, wow, zupełnie coś innego, więc super. Jeśli dobrze zrozumiałam, na niebiesko powyżej, to linki do sklepu. Tak, ale grupa też ma. Niebie... Grupa jest na Facebooku, taki, grupa też ma niebieski, niebieski przewodni kolor. A, no już wam pokazałam. Chcecie jeszcze. Chyba, że te komentarze mi się tak wyświetlają po prostu po, po czasie. Czekajcie, bo synchronizacja z ręce, a ręce, a, te, a kamera a to jest po prostu czasami o. Tak Zosieńka wygląda. Czerwony kapturek, jak to dziewczyny pisały. Czerwony kapturek. a ja wyrzucam takie pierniki, co już długo leżą, bo mi się wydaje, że na nim już nic nie da się... Z... Ela, da się, wszystko się da, jak nawet jak, jak jest popękany, to się da, bo strukturę możesz jakąś nanieść, kochana, nie wyrzucaj, bo na takich starych piernikach do wyrzucenia, ja nawet czasami jakieś powyginane mam e, i e, też to, to właśnie fajnie się ćwiczy, no i fajnie można coś takiego zrobić pokazowego, prawda? No bo wiadomo, no ich już nie, 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 nie sprzedasz, ale takiego pokazowego, żeby mieć do pokazania, jak najbardziej. Nie jestem jeszcze dodana do grupy messengerowej, bo zły adres wpisałam. Dziś na nowo wysyłam. Dobra, to dodaj się, bo ja dzisiaj grupę do, do grupy dodawałam. Dodaj się, to ja sobie później zerknę. A ja robię właśnie ciasto na domek, a film z domkiem petarda polecam. Oj, tak, napędza, napędza po tych live'ach. To bym od razu zabierała się za lukrowanie. O, proszę, nie wiem, nie wiem o co chodziło. O kurde, a ja na Basi lecę, muszę zmienić dzięki Bożenka, ale Bożenka może tobie akurat e, odpowiada, nie? Beatko dostałam na maila szkołę 6, ale po odtworzeniu nie mam żadnych lekcji. Jadziu, a czy byłaś na live na grupie szkoły? Lekcja będzie pierwsza w piątek. I na live jest live rozpoczynający szkołę 6 i tam wszystko omawiam, wszystko mówię. Co, gdzie, jak i kiedy, kochani. Dzięki wam bardzo, dzięki. Ach, no właśnie, jutro będzie webinar, widzicie. Zapomniałam całkowicie, kochani. Jutro, jutro o 20.00 widzimy się na webinarze. No patrzcie, normalnie zapomniałam. No, jejku, a jest, zaraz Wam powiem, ile jest zapisanych. Zapisanych jest 1795 osób. 1800 osób prawie. No do jutra na pewno będzie. Więc, wow, cieszę się ogromnie. E, więc e, takie do Was e, prośba. E, jak możecie. Ich, jak chcecie być na webinarze, bo pokój jest zdecydowanie mniejszy niż ilość osób, niż 1800 osób, więc jak chcecie brać udział w webinarze, to zalogujcie się trochę wcześniej, bądźcie trochę wcześniej, bo, bo po prostu pokój mam zdecydowanie mniejszy na mniejszą ilość osób niż jest zapisana. Ale wow, 1800 osób. O, cieszę się, że Wam się podoba. Sarenka też była ekstra. No i zrobiłam dwie. Taką dru zrobiłam drugą, żeby sobie zostawić po prostu. Tło piernika niesamowite. Tło to jest areograf i czysty pędzel. Tło, jeśli chodzi o malowanie czystym pędzlem, to zajęło 5 minut. 5 minut z naniesieniem barwnika areografem. Dzięki, cieszę się bardzo. U mnie chyba nie zdążę się zestarzyć, cała rodzinka podjada, wow, to super, u mnie nie chcą. Naprawdę. Chociaż u mnie pierników w domu w ogóle jedli bardzo mało, tam naprawdę sporadycznie ktoś, ale dużo znajomi i sąsiedzi. Więcej u mnie, no ciasto kruche to do dzisiaj Klaudia, o to po prostu ona w każdych ilościach, jakie by nie było, czy kruche, czy, czy czekoladowe, nie? ale pierniki to już nie. Dysza do aerografu. Może być dwójka, może być trójka. Ania pisze, mnie się marzy taki piętrowy domek. No to Ania, no to trzeba się brać i działać. Nie wiem dlaczego nie roztapia mi się cukier zwykły w miodzie i w maśle. Co robię źle? Może to być od cukru, może po prostu jakość cukru. Zmiel po prostu. Ja już na kiermasz domki robię w tym roku dość wcześnie u nas 9-10 grudnia ale u nas też 10 grudnia też jest szybko. Przerobiłam kursy anioły. Zrobiłam pięć i został tylko jeden. O matko, dzięki Batko, reszta się sprzedała. Wow, super. Brawo, kochana. Małgosia pisała. Świetnie. Jaki webinar? Tutaj wyżej wrzuciłam link. Jak składać budowlę 3D? Ja nie mam kodu na webinar. Kodu nie masz linku zwrotnego na webinar, tak? Linku do zapisu, to zapisz się Bożenka jeszcze raz i szukaj na poczcie. Wow, 1795, czyli 5 no, osób pewnie dotrze dzisiaj jeszcze, więc będzie 1800 na pewno, a jeszcze jutro cały dzień. A czy można będzie obejrzeć webinar w innym dniu? Nie. Moje webinary nie są powtarzane. On trafi do sklepu, będzie można go sobie kupić. Z reguły tak robimy, że po webinarze dostajecie na maila, jak już wyląduje w sklepie, możecie go kupić w takiej premierowej, premierowej cenie, ale obejrzeć niestety powtórki nie, bo moje webinary od początku. Nie są, nie są powtarzane. Jest tam tyle wiedzy. Poza tym daję Wam na co dzień bardzo dużo wiedzy, i w, tu w live'ach, i na blogu, i na Instagramie, w, i w rolkach różnego rodzaju, i na TikToku, bo tam też jest dużo takiego in, innego materiału. Jedne się powtarzają, ale te wcześniejsze nie. I dlatego moje webinary nie są, nie są powtarzane. Kasia pisze, ja kiedyś wymyśliłam, że zrobię taki ala zagajnik. Działo się tam łomatko, były choinki, Mikołaj, renifery, bałwanki. Pozostało, postało, postało, później się wszystko zakurzyło i musiałam wszystko wyrzucić. No dokładnie. Ja słuchajcie swego czasu, jak robiłam dużo domków jeszcze wcześniej na, na kiermasze, jak tutaj w ogóle zrobiłam tu pracownię, to czyli 6 lat, bo teraz w grudniu będzie 6 lat. I też poustawiałam u góry swoje, swoje domki. No, i tak jak Kasia pisze, one stały się kurzyły, nikt ich nie ruszał i w ogóle. Ale po prostu po pewnym czasie wystraszyłam się, że dotarło do mnie, że przecież ja je zostawiłam niezapakowane, prawda, otwarte. I, a tam było wszystko, bo był piernik, był lukier, masa cukrowa. E, e, no dużo różności, bo, bo, bo to były różne. I po prostu musiałam, wyrzuciłam wszystko, bo m, bałam się, że mi się coś zalęgnie. A był widok na to, że coś tam się dzieje. E, no i po prostu wyrzuciłam wszystkie. I od tamtej pory, jak coś robię, mam to jak robię i potrzebuję do pokazania, to po prostu po, po, pokażę, pokażę, a potem e, albo sprzedam, albo oddaję komuś, żeby one już u mnie nie stały. Ja biegę maślane z twojego przepisu i wszyscy my je, my je wyjadają, a pierniki tylko córka wyjada. No proszę. Ela pisze, Batko, ja mam problem z tym, że nie mam pomysłu na pierniki. Tortuję dużo i z dekoracją tortów nie mam takich problemów, a z piernikami tak. A bardzo chciałabym je tworzyć, ale w ogóle z jakąkolwiek dekoracją masz problem, Ela, e, z wymyśleniem, co zrobić. No, to, co mogę polecić, to dużo oglądać dużo przeglądać e, e, stron. E, żeby się nasycić i inspirować. Im więcej będziecie oglądać, czy gotowych projektów, czy na Pinterestie, w Google, na Instagramie, w ogóle na Instagramie jest tyle kont ludzi, którzy tworzą pierniki tak różne od siebie, że przeglądanie takich rzeczy powoduje, że kreuje się w nas sposób na to, żebyśmy sobie sami wymyśleli. To też wiecie, nie jest tak prawda? Od razu, ale trzeba to robić. Fajnie jest podglądać różne rękodzieło, fajnie jest podglądać wystroje, bardzo dobrze jest skąd czerpać inspiracje, z takich sklepów z AGD domowym, takim małym, czy może nie AGD, może źle powiedziałam, bo to nie sprzęty, tylko wiecie, Naczynia, różne dekoracje, takie rzeczy. Fajnie jest z tego czerpać inspiracje, bo tam też możemy mnóstwo znaleźć. Różnego rodzaju gazety, kartki świąteczne, nieświąteczne, w zależności od tego, jakie mamy pory, pory roku, na co tworzymy. Pościel, słuchajcie, płytki, kafelki z tego możemy czerpać również różnego rodzaju wzory. No przede wszystkim, Elu, oglądanie dużo, dużo różnych rzeczy. I wtedy zawsze gdzieś wpadają. Ja lubię, jak jestem, co prawda, rzadko jestem gdzieś na jakichś zakupach, ale jak jestem to w jakichś dużych galeriach, to ja muszę wejść do wszystkich sklepów, właśnie z porcelaną, nieporcelaną, z takimi różnymi pierdołami. Typu HomeU, Homla, dlatego że tam jest tyle tych gadżetów różnych, i po przeglądaniu tych gadżetów, no to po prostu te pomysły w głowie się no aż, aż wybuchają. Więc, Elu, odsyłam cię do tego. I, no wiesz, na początek zawsze trzeba podejrzeć kogoś nie kopiować, ale podglądać, sprawdzać, zobaczyć, robić coś, coś podobnego, żeby w ogóle. E, żeby w ogóle się zachciało. To tak jak z tortami. Na początku, pierwsze też nie było, nie, 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 ciężko było znaleźć sobie jakąś inspirację, prawda? Co robiliśmy? Podglądaliśmy. Dopiero z czasem e, przychodzą e, same, e, same pomysły. Wiola pisze, dlaczego nie widzę tutaj wszystkich komentarzy? Dlatego, że stream, streamuję na cztery miejsca: słodki dekor, BM słodki dekor, grupa lukromaniaki i na YouTube. I wy, ja widzę wszystkie Wasze komentarze. Jest 150 osób w sumie, a Wy widzicie tylko te osoby i komentarze tych osób, które oglądają mnie z danego miejsca. Więc Wioletka, nie wiem, nie wiem, gdzie jesteś, na, z którego miejsca oglądasz, ale widzisz tylko, widzisz tylko to. Kiedyś z cukru z Lidla robiłam karmel i wyszła mi kruszonka, jak na drożdżówkach zrobiłam z innego i było ok. Dokładnie, słuchajcie, ja już parę lat piekę, parę lat piekę i kupuję miody różne, różniste. Teraz najczęściej kupuję miody w biedronce. I nigdy mi się nie zdarzyło do dzisiaj, że zepsuł się miód. Słuchajcie, huzar. Po pierwsze, połowa słoika się zcukrzyła całkowicie, co naprawdę przy huzarze mi się nie zdarzało nigdy. Może też dlatego, że ja szybko wykorzystywałam, ale ten, no, coś się w nim zadziało. Do połowy się zcukrzył, ale po prostu smród nie z tej ziemi. Kwasica taka, że hej, pewnie była jakaś, no, albo coś wpadło może w trakcie na produkcji czy coś, ale nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, nie? Nie piszą mnie, nie jedzą pierników, ale kruche ciastka z ebuka mąż jadą wszystkie. A jak pakuję domki na jarmark? Chodzi mi o temperaturę na dworze. No dobrze w folię, zawinąć dobrze w folię. No i na, na temperaturę nie mamy wpływu, nie da się. Dobrze by było zamknąć w jakieś pudełko kartonowe, w zależności od tego, jaka jest pogoda, bo powiem tak, zimno, samo samo ujemne temperatury na nieźle nie wpływają, jak jest mróz, jest suche powietrze, najgorsze jest wilgotne powietrze, więc musimy tak zabezpieczyć, żeby, żeby po prostu nie było żeby wilgoć nie miała możliwości wejścia ja po, jak z kiermaszu przyjeżdżałam bo nieraz sanie robiłam takie jakieś mniejsze dekoracje to po prostu pierwsze co, to musiałam je podsuszyć, po, po takich właśnie bo teraz te, ten grudzień z roku na rok, w tamtym roku na przykład u nas w grudniu było strasznie wilgotno Wiało, było zimno. Nie było temperatury jakiejś bardzo niskiej, ale było wilgotno, wiało, bo dzień wcześniej lało, było paskudnie, prawda? I teraz te zimy u mnie na przykład takie są. No nie ma, bo jeszcze kiedyś, jak pamiętam. Pierwsze kiermasze, tu wiecie, czapka, rękawice, szalik, bo był mróz, było fajnie biało. Może nie było śniegu zawsze dużo, ale było mroźno, tak biało. Ten, ten, ten mrozik, ten szron był wszędzie, i naprawdę trzeba było stać, klaskać i w ogóle, bo, bo nie szło stać, żeby się nie ruszać. A w tej chwili to po prostu jest naprawdę ta temperatura, jest zupełnie inna, nie? Ela pisze, z dekoracjami, z kształtami. Teraz na, na przykład chciałabym wybrać coś na święta i nie, mogę, i nie mogę wybrać. Powiem Ci, Elu, że wiele osób ma z tym problem. Najgorzej, jak mamy bardzo dużo kształtów w swoich zasobach, czyli w swoich przydasiach, wszystkich, prawda? To wtedy no nie, wiemy, nie wiemy, co wybrać, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja polecam zawsze najprostsze wzory, najprostsze wzory. Fajnie jest też e, po prostu popatrzeć sobie w e, trendy różne, e, które, które się pojawiają e, w tym czasie, co mm, no, co akurat jesteśmy, prawda, w tym roku. Więc można sobie wklikać e, trendy na święta, święta Bożego Narodzenia 2023 i na pewno wyskoczy ci dużo, dużo różnych e, takich inspiracji. I tym się możesz pokierować całkowicie, nie? Oh, a ja inspiruję się batką. Dziś mój drugi dzień lukrowania. Robiłam bałwanki areografem bez areografu. Rzucę foto na lukrowaniaki. Super. Słuchajcie, te bałwanki, one naprawdę ja je robię co roku i w tym roku oczywiście też je będę robić. I one. Na kiermaszach schodzą jak świeże bułeczki w pierwszej kolejności, co jest fajne, że one się szybko robią, one, one po prostu przyciągają kolorem, są naprawdę bardzo bardzo atrakcyjne, a są proste i szybkie do przygotowania, więc super, że, że, super, że robisz, ja też, będę, ja też będę robić, już bombki dzisiaj wypiekałam. O, jestem prawie 70-letnią babcią i oglądam cię z zachwytem. Dzięki serdeczne. U mnie też nie ma wszystkich komentarzy. Tak, dlatego że ten live idzie w cztery miejsca. I w zależności, na którym, w którym miejscu jesteście, to tylko widzicie komentarze, komentarze z, tego, z tego miejsca, nie? Krysia pyta, jakie to, jakie to bałwanki? Krysiu, jak wejdziesz na mój blog. Mogę Wam wrzucić link tylko do bloga, nie będę szukać, dlatego że ten film jest gdzieś daleko, daleko, daleko. Ale jak wejdziesz na bloga i będziecie przesuwać, jest mnóstwo wpisów z bardzo dużą ilością wiedzy na temat lukru, pierników lukrowania. I między innymi są tam również tutoriale różne. I właśnie jest tam tutorial tego bałwanka, dodatkowo jest tutorial reniferka w podobny sposób robiony na rękawicy, więc możecie śmiało czerpać inspirację. Dobra kochani, będziemy kończyć, bo ja miałam skończyć o 21.00, a jest 21.40, a ja jeszcze mam dzisiaj kupę, 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 naprawdę kupę roboty do zrobienia. Więc kochani, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że trochę Wam sodę odczarowałam i wiecie już, jak działać, co robić, ile tej sody dodawać, żeby ciasto było takie, jakie chcecie. Albo chociaż sprawdźcie sobie i zobaczcie na własnym cieście, jak to się sprawdza. Ja Wam, kochani, dziękuję bardzo serdecznie. Jutro o 20.00 widzimy się na webinarze Jak składać budowlę. 3D i oczywiście jutro również ruszy nowy kurs jak budowlę 3D, no to budowla 3D, będzie lata ręka ja Wam ją gdzieś już chyba pokazywałam na, chyba na relacjach pokazywałam ale jeżeli chcecie to piszcie to piszcie, to wrzucę wam, wrzucę wam zdjęcie, nie będę już przeciągać, bo jak zacznę przeciągać to będziemy siedzieć kolejne pół godziny kochani do widzenia, dobranoc, do zobaczenia. Spokojnej nocy Wam życzę. Buziaki i widzimy się jutro o 20.00. I pamiętajcie, że kurs bombkowy jest tylko dzisiaj jeszcze w cenie przedsprzedażowej. Od jutra już cena leci do góry. Buziaki i pa pa.